Ja nie widziałem tych filmów, jak powiedziałem już na scenie. Natomiast, tak jak powiedziałem, mogę to powtórzyć, ja znam tych aktorów po prostu, więc ja wiem, na co ich stać. I chociażby po tych fragmentach, które widziałem tutaj i po fragmentach, które widziałem w internecie, jakiś obraz mam poziomu aktorstwa na tym festiwalu. I ci młodzi chłopcy, którzy są tutaj nagrodzeni, i Maciek Sztur, a przepraszam, widziałem jeden film, widziałem Pokłosie, i Maciek Sztur, i Marcin Dorociński, i Irek Czop, i pewnie wielu, wielu innych tutaj. No to jest czołówka po prostu, jakby tutaj nie ma dwóch zdań, więc ja sobie zdaję sprawę, że jury mogło mieć bardzo trudny wybór, dlatego że no, po prostu w Polsce, no, nie mówię o sobie, są po prostu dobrzy aktorzy. No. I tyle. To nie jest taki film, który gdzieś, o którym publiczność zapomniała. Tylko ciągle jakby. Zresztą ten film dopiero tak naprawdę wchodzi teraz na ekrany wielu krajów kolejnych. I to jest jakby najfajniejsze w tej historii. No, wie pani, no, z perspektywy 2 lat jest tak, że gdyby 2 lata temu ktoś mi powiedział, że przeżyję to wszystko związanego z tym filmem, to wszystko, co przeżyłem, co było związane z tym filmem w trakcie realizacji i później obserwując recepcję tego filmu i w Polsce i za granicą, i to, że ten film będzie nominowany do Oscara, to bym po prostu nie uwierzył wtedy, prawda? Więc to się zmieniło. Po prostu wtedy pracowaliśmy ciężko, a teraz nas za to nagradzają. To oczywiście jest bardzo, bardzo, bardzo przyjemne.